Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Michałem Szafrańskim, twórcą bloga, autorem bloga jakoszczędzaćpieniądze.pl, który zajmuje się edukacją finansową społeczeństwa polskiego i obiecał mi, że niedługo jego grono odbiorców wzrośnie do 38 milionów, czyli każdy Polak będzie wyedukowany. Nie obiecywałem, chciałbym. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam. To jest też takie moje marzenie, bo z tego, co też śledzę i czytam bloga, naprawdę są wartościowe rzeczy. Myślę, że jak ten każdy Polak przeczytałby, to żyłoby się nam w Polsce o wiele, wiele lepiej. Też mam taką nadzieję. Michał, chciałem zapytać standardowym pytaniem, zacząć odnośnie twojego dzieciństwa. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Poza tym, że byłem być może trochę wycofany i taki zamknięty odludek, to można powiedzieć, że nie. To znaczy, funkcjonowałem tak samo. Dosyć wcześnie wsiąkłem w komputery. To znaczy pierwsze komputery, które się pojawiły na rynku, jakieś tam spektrumy i tak dalej, ja już wtedy byłem w temacie i to też spowodowało, że zdecydowanie wolałem siedzieć przed komputerem niż gdzieś tam wychodzić na dwór i tak dalej, co oczywiście miało swoje minusy, ale myślę, że nic mnie nie odróżniało od rówieśników, absolutnie. A skąd pomysł na to, co teraz robisz? Trochę to był taki wynik poszukiwania z jednej strony tego, wiesz, z dobrej strony chcę zacząć, więc tak powiem, że trochę mnie nakłonili znajomi do tego, żeby dzielić się tą wiedzą, którą posiadam, bo zauważyli, że ja jestem taką osobą, której pieniądze się trzymają w przeciwieństwie do nich, nie? Czyli tam powiedzmy, jeżeli im brakowało do pierwszego, to ja byłem tą osobą, do której się udawali, żeby te braki załatać, nie? Więc to był jeden powód i rzeczywiście tutaj znajomi mi podsunęli koncepcję tego, żeby gdzieś tą wiedzą się podzielić, bo ja sobie nie uświadamiałem tego, że tą wiedzę mam. To wiesz, też tak jest, że jeżeli funkcjonujemy gdzieś i coś swojego robimy, to nam się wydaje, że inni funkcjonują na podobnym poziomie. I dopiero przez takie zderzenie z rzeczywistością, że przekonujemy się, że ta rzeczywistość wokół nas wygląda trochę inaczej niż u nas, my sobie, kurczę, może rzeczywiście coś w tym jest. To był jeden powód. Drugi powód był taki, że szukałem też pewnego pomysłu na to, w jaki sposób dzielić się swoją wiedzą, ale też bardziej taka dojrzałość na zasadzie mam swoje własne dzieci, zastanawiam się, w jaki sposób mógłbym im wiedzę przekazywać. I też wiedziałem, że ja jak byłem młodym chłopakiem, to starszych wolałem nie słuchać, tylko szedłem swoją drogą, więc w pewnym sensie blog był taką formułą, bo blogerów nie znasz, to znaczy nie wiesz, w jakim oni są wieku i tak dalej. Dopóki oni o sobie tego nie powiedzą, to ty tego nie wiesz. Czyli czytasz jakiś artykuł na blogu i przyjmujesz, że pewnie tam jest ziarno prawdy, pewnie tam jest coś pokręcone, pewnie tam jest też trochę subiektywizmu autora, ale bierzesz to i nie zastanawiasz się, kto to napisał tak naprawdę. Możesz się zastanawiać, ale jakby to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest treść i ta wiedza, która jest tam przekazywana. I dla mnie blog jest taką formą przełamywania też takich różnic pokoleniowych w pewnym sensie. Czyli jeżeli podam tą wiedzę w oparciu o własne doświadczenie i ona będzie dobra, merytoryczna, będzie oparta na liczbach, da się to sprawdzić, to mam nadzieję, że również młodsi ludzie będą to konsumować, włącznie z moimi dziećmi. Także jak pytasz o powód, taki zestaw. Powiedz mi, czy łatwo było rzucić w twoim przypadku dobrą pracę i zająć się właśnie prowadzeniem bloga? Było pioruńsko trudno. Ja, to nie jest tajemnica, ja rzucałem pracę w momencie, w którym na blogu jeszcze nie zarabiałem. Dosłownie tam kilkadziesiąt złotych miałem zarobione na jakichś tam reklamach, na czymś tam takich drobnych, nie? Więc to była trudna decyzja, dosyć, można powiedzieć, odważna decyzja, chociaż wtedy niektórzy z boku mogli powiedzieć, że to była wariacka decyzja, nie? Gość ma rodzinę na utrzymaniu, czterdziecha na karku w zasadzie już wtedy i nagle podejmuje, no kryzys wieku średniego, możesz powiedzieć, nie? Coś mu odbiło. Było to ciekawe i ja miałem bardzo dużo obaw, ale z drugiej strony miałem mocno wspierającą i nadal mam mocno wspierającą żonę, która powiedziała mi: Michał, ja w ciebie wierzę, zrób to, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz sobie pluł w brodę po prostu. Czyli no taki, wiesz, klasyczna wskazówka dla osób podejmujących wyzwania, tak, spróbuj, bo jeżeli nie spróbujesz, no to po prostu będziesz czegoś tam żałował pod koniec życia. Warto próbować. Znaczy ja uważam dzisiaj, że warto próbować różne rzeczy. Znaczy jeżeli spojrzysz na swoje życie, to bardzo wielu rzeczy w różnych okresach swojego życia próbowałem. Nie zawsze z korzystnym skutkiem, ale zawsze jakąś naukę z tego wyciągałem. I myślę, że to, że mi się z blogiem powiodło, to też jest pewna suma doświadczeń, które miałem wcześniej w życiu i po prostu wiedziałem, jak się na minę nie władować. Gdzieś tam jednak kwestionować te swoje postrzeganie świata i próbować robić to po prostu mądrzej. Tak? Zawsze zadawać sobie pytanie, czy ja na pewno mam rację. A czy według ciebie dzisiaj wciąż jest dobry pomysł, dzisiaj jest dobrym pomysłem założenie bloga i czy wciąż można na nim zarabiać, czy jednak już te czasy minęły? Ja dzisiaj blog traktuję jako jeden ze sposobów
komunikowania o sobie, o swojej wiedzy, o swoich kompetencjach, komunikowania osobom, do których nie mamy bezpośredniego dostępu. Czyli to jest tak, krąg naszych znajomych jest ograniczony, grono firm, w których możemy pracować dzisiaj na etacie na przykład też jest ograniczone, chociażby do lokalizacji, w której się znajdujemy, a internet pozwala nam te granice przełamywać. I blok jest, ja uważam, że blok jest świetnym sposobem tego, żeby sprzedawać siebie. I to mówię na bardzo wielu polach. To znaczy, to nie musi być konkretnie zarabianie na blogu, ale to może być pokazywanie nas jako eksperta w jakiejś dziedzinie po to, żeby za chwilę być może znaleźć lepsze miejsce pracy. I warto to robić. To zdecydowanie warto to robić. Także też nie postrzegałbym zarabiania na blogu jako monetyzowanie wyłącznie bloga. To jest też sposób na to, jak wykorzystać ten kanał, którym jest blog, którym są media społecznościowe, którym są inne formy komunikacji po to, żeby gdzieś zbudować czy utrwalić swój wizerunek eksperta w jakimś tam temacie. I teraz jak spojrzysz na różne blogi, to tak się dzieje. Te osoby, które powiedzmy dwa lata temu mogły nie być postrzegane na przykład jako ekspertki od gotowania, tak? Bo mieliśmy w telewizji celebrytów, którzy gotują, tak? Znanych. Te dziewczyny dzisiaj w zasadzie równorzędnie z nimi konkurują. Dlaczego? Dlatego, że udało im się pokazać światu, że mają jakąś kompetencję i udało im się znaleźć klientki czy klientów na te kompetencje, tak? W internecie, nie inaczej. A za tym idzie później pisanie książek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zarabiać można poza blogiem, pomimo że blog. Znaczy blog może być przedsięwzięciem dochodowym, a jednocześnie świetnie można żyć z tych działalności okolicznych, tak, wokół bloga. Jesteś czołowym blogerem w Polsce, zbierasz wiele nagród. Chciałem Cię zapytać, czy masz jakiś sposób, może poradę, co można zrobić, żeby zaistnieć, szczególnie na początku działalności, żeby zostać zauważonym? Jako bloger. Powiem, co ja robiłem. To znaczy, to nie jest recepta dla wszystkich. Ja przede wszystkim byłem bardzo aktywny w mediach społecznościowych, czyli Facebook przede wszystkim, bo Facebook ma gigantyczny zasięg w Polsce w tej chwili i komunikowanie tam tego, co wytworzyłem. Czyli jeżeli coś pisałem na blogu, no to natychmiast publikowałem informacje na Facebooku. Wiadomo, najpierw małe grono znajomych, to się rozchodziło w gronie znajomych, ale jeżeli ktoś to polecił, to to już szło dalej. Czyli taka reakcja łańcuchowa w pewnym sensie. I teraz w wyzwalaniu tej reakcji łańcuchowej sprzyja jeszcze jeden element. Ja od początku prowadzenia bloga zbierałem adresy e-mail osób, które były czytelnikami tego bloga i chciały się dowiadywać o kolejnych artykułach. I tak to komunikowałem, tak? Jeżeli chcesz dowiadywać się o kolejnych artykułach, nie chcesz, żeby cokolwiek Ci pominęło, to są konkretne wskazówki, które pomagają Ci mieć więcej w portfelu, to się zapisz na newsletter. No i dzisiaj na tym newsletterze mam blisko 40 tysięcy osób i to jest no, świetny kanał komunikacji, informowania świata o tym, że okej, wejdź tutaj, pojawiło się coś nowego, możecie zainteresować. Jest to miasto w Polsce wielkościowo patrząc. No w sumie tak, tak, dokładnie. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, gdybym zebrał wszystkich czytelników na Stadionie Narodowym, tak, to i tak dalej, to wiesz, Stadion Narodowy, nie wiem ile, 70 parę tysięcy miejsc chyba, z tego co kojarzę. Niedługo braknie. No już jest, znaczy wiesz, miesięcznie odwiedza mnie więcej osób niż mieści się na Stadionie Narodowym, tak. Nie bywałeś sukces. Dzięki. Zajmujesz się edukacją finansową i uczysz oszczędzać Polaków. Czy jest coś, co, od czego, czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić, żeby zacząć oszczędzać? Mówię na przykład, żeby oszczędzać, trzeba dużo zarabiać. Wiele osób mówi, tak, chciałbym oszczędzać, ale niestety nie mam z czego. Zarabiam za mało. Dokładnie, no, tak. Nie mam z czego oszczędzać i tak dalej. Pierwsza rzecz, to tak sprostuję, pierwsza rzecz. Mówisz, zajmujesz się edukacją finansową. Ja de facto nie zajmuję się edukacją finansową. Ja raczej dzielę się pewnymi moimi obserwacjami. To, że komuś się to przydaje, to jeszcze nie daje mi takiego... absolutnie nie jestem nauczycielem w tej dziedzinie. Zresztą nie odbierałem żadnego wykształcenia finansowego, jestem kompletnym samoukiem. Także można powiedzieć, że działam wyłącznie na bazie praktycznych doświadczeń. I teraz przechodząc do tego, czy każdy może oszczędzać, czy każdy powinien oszczędzać. Tak, każdy może. Oczywiście, jeżeli ktoś zarabia bardzo małe pieniądze, to będzie mu bardzo trudno. Można powiedzieć, że w jego przypadku oszczędzanie nie jest takim kaprysem czy fanaberią, na którą może sobie pozwolić lub nie, tylko to jest konieczność. Musi oszczędzać, bo inaczej nie będzie miał za co żyć. I problem zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy rzeczywiście zarabiać większe pieniądze, nam się wydaje, że nadal nie mamy z czego oszczędzać, bo to znaczy, że prawdopodobnie za dużo konsumujemy, nadmiernie wydajemy, wydajemy więcej niż zarabiamy, żyjemy na kredyt. Chociażby na karcie kredytowej, czy od czasu do czasu posiłkując się jakimiś pożyczkami. Nawet jeżeli spinamy ten nasz budżet domowy, czyli wychodzimy na zero, to pytanie jest takie, co się stanie, jeżeli stracimy etat?
Czy będziemy mieli za co przeżyć kolejny miesiąc, kolejne 2 miesiące, kolejne 3 miesiące, pół roku? Co się stanie, jeżeli przytrafi się coś niespodziewanego? Nie wiem, z jednej strony może się samochód popsuć, tak, z takich banalnych kosztów, ale z drugiej strony może się przytrafić jakiś wypadek i trzeba być może będzie sfinansować jakąś operację czy cokolwiek. To jest to, co mi się przytrafiło w życiu. I teraz, jeżeli nie potrafimy tych oszczędności akumulować, to w takiej sytuacji może być po prostu ciężko. Możemy wpaść w długi i może być ciężko się z tego wydostać. I teraz ja uważam, że każdy powinien oszczędzać. Teraz jeżeli sobie pomyślimy nad tym, co nam potencjalnie w tym świecie grozi, to jedyną formą takiego uzyskania takiego spokoju wewnętrznego i w pewnym sensie poczucia bezpieczeństwa finansowego, które jest absolutnie fundamentalne. To jest jedna z najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka, żeby czuć się bezpiecznie, tak? Nie czuć się zagrożonym, nie zastanawiać się każdego dnia, jak się budzimy rano, okej, co się wydarzy, czy mi starczy pieniędzy i tak dalej. I ja po prostu do tego zachęcam i te sposoby, które ja prezentuję na blogu, to jest właśnie pokazywanie, jak można przy różnych zarobkach, nie przy wielkich, bo przy wielkich teoretycznie jest łatwiej, wcale nie jest łatwiej według mnie, dlatego że osoby, które dużo zarabiają, przyzwyczajają się do wyższej stopy życiowej, również dużo wydają. I w ich przypadku jest często tak, że jeżeli gdzieś tam ta krzywa przychodów zacznie spadać, nie rośnie, tylko zacznie spadać, oni mają gigantyczny problem z utrzymaniem płynności finansowej. Bardzo szybko się okazuje, że nie stać ich na dalsze funkcjonowanie na tym poziomie. A czy łatwo jest znaleźć u przeciętnego Polaka obszary, gdzie można znaleźć te oszczędności? Myślę, że tak. I wiesz, taki... Nie wiem, z czego to się bierze, ale jeżeli ja rozmawiam z osobami, które są zadłużone, bo z takimi osobami również, takim osobom również sporadycznie pomagam, nie jestem w stanie wielu osobom pomagać równocześnie, to też jest pewien problem, jak skalować tą działalność, bo jednak to są takie relacje, wiesz, jeden do jednego, nie? I rozmawiając z takimi osobami, taki charakterystyczny koszt, który zawsze jest, to są koszty na przykład telekomunikacyjne, za telefony komórkowe. I się okazuje, że te osoby płacą jakieś horrendalnie wysokie abonamenty. I uważają, że no, jakby nie mają z czego ciąć, tak? Jednocześnie tam w domu autentycznie się nie przelewa, w sensie na jedzenie im nie starcza. I wiesz, w momencie, kiedy w domu są 2 telefony albo, nie daj Boże, 3 telefony i się okazuje, że tak naprawdę to są abonamenty, a nie prepaidy, nagle się okazuje, że możesz bardzo szybko wyłuskać tam co najmniej kilkadziesiąt złotych dodatkowo. I teraz jeżeli ktoś, wiesz, zarabia 1400 zł miesięcznie i ty mu jakby uwalniasz dodatkowe, nie wiem, 80 zł, to nagle się okazuje, że to jest fura pieniędzy. To są autentycznie konkretne pieniądze. Polecam też sprawdzić, jest na blogu taki artykuł 107 sposobów na oszczędzenie 200 zł miesięcznie. I tam rzeczywiście jak przeleci się przez tą listę, ja nie twierdzę, że każdy może zastosować wszystko, ale założę się, że każdy znajdzie z 10 sposobów na tej liście, żeby mieć rzeczywiście te dolne kilkaset złotych więcej w portfelu miesięcznie. A czy masz jakieś niezrealizowane jeszcze marzenie związane z prowadzeniem bloga? Dobre pytanie. To jest tak, że ja bym chciał, żeby ten blog docierał jak najszerzej. To jest, wiesz, dzisiaj czyta mnie jakieś 250 tysięcy osób miesięcznie. W zeszłym roku na blogu było około 1 600 000 osób przez cały rok, tak? Więc to nie są duże liczby, jeżeli jakby patrzysz na, wiesz, można powiedzieć, że to są duże liczby, ale z drugiej strony każdy z nas ma portfel gdzieś tam w kieszeni albo w torebce i jakby no, może poprawiać, próbować poprawiać swoją sytuację, więc można powiedzieć, że ja nie mam takiego dotarcia, jakie chciałbym mieć, to jest jedno. Druga rzecz oczywiście, no można powiedzieć, że to jest takie marzenie, żeby docierać do wszystkich, ale ono nigdy nie zostanie zrealizowane. Ale z takich marzeń przyziemnych związanych z blogiem, no to powiem tak, fajnie by było kiedyś, nie wiem jeszcze jak, ale taki mam, siedzi mi to z tyłu głowy, żeby zrobić na blogu taki, wiesz, wielki licznik, ile pieniędzy zaoszczędzili czytelnicy tego bloga dzięki jego czytaniu, tak? Ile pieniędzy, albo inaczej, ile osób udało się wyprowadzić z długów. Jeden licznik też chodzi mi po głowie, bo jestem w tej chwili blisko związany z, wspieram polską akcję humanitarną, w szczególności program dożywiania pajacyk. I mam już w tej chwili liczby, mam informacje o tym, ile osób przekazało swoją darowiznę po prostu na pach. Wiesz, fajnie by było pokazywać na bieżąco taki licznik, który mówi, ok, ufundowaliśmy, no w tej chwili już ponad 1200 ciepłych posiłków dla dzieciaków, tak? I wiesz,
Mój cel na ten rok, taki nie komunikowany nigdzie, to jest 10 tysięcy posiłków. No zobaczymy. Jeżeli się nie uda, no to się spróbuję jakoś inaczej postarać, żeby było. Może nie? Wiesz, jednym z pomysłów będzie ten dług publiczny, który mamy i widziałem, ten licznik rośnie, że dzięki Tobie on maleje. Właśnie. Wiesz co, ja bym nie chciał, właśnie wiesz, dług publiczny to jest taki dołujący, bo no, raczej on nie maleje, on rośnie, wiesz, on rośnie. Ten licznik cały czas tam pokazuje coraz więcej, więc ja raczej wolę takie pozytywy pokazywać. Znaczy coś, co pomoże przekonać kolejnych nowych czytelników, że warto tutaj chwilę czasu poświęcić na wgłębienie się w te treści. Bo to też jest takie, że wiesz, ktoś wpada jak meteoryt na bloga, przeczyta jeden artykuł i wiesz, tak mówię, dobra, nie pasuje do mnie i wypada i znika. I wiesz, z tych, mówię, 1 600 000 czytelników w zeszłym roku niewielu udało się zatrzymać. To nie jest tak, że wiesz, że oni raz przyszli i już są na tym blogu, nie? Więc to na czym mi zależy, to żeby były takie magnesy, które tych ludzi zachęcą do tego, żeby przeczytać coś więcej. Bo nawet jeżeli jeden, drugi, trzeci artykuł do Ciebie nie pasuje, to czwarty być może będzie Ci ratował tyłek w pewnych sytuacjach. I to jakby warto, to jest to, na czym mi zależy i pewnie to będę się też koncentrował w tym roku na tym, żeby to poprawiać, nie? Także no, z innych celów, no, książkę piszę, nie? Ale to jakby to nie jest marzenie, to jest po prostu jakiś tam projekt, który realizuję, tak czy siak on się uda, nie? A co sądzisz o edukacji finansowej w Polsce, szczególnie w szkołach? I może masz jakiś pomysł, co można by było zmienić, żebyśmy jednak nasze przyszłe pokolenia rosły w tym duchu i wychowaniu, że umieją zarządzać budżetem? Powiem Ci tak, jest bardzo nierównomiernie. To jest tak, że są szkoły, w których nauczyciele robią dobrą robotę, są takie szkoły. I powiedzmy, jeżeli PKO BP prowadzi program tych szkolnych kas SKO po prostu, tak, to co my kiedyś mieliśmy, tak, on nadal jest realizowany w szkołach. Tylko że to musi się znaleźć nauczyciel, który chce go prowadzić i tak dalej. Ja mówię o szkołach podstawowych, na tych się koncentruję w tej chwili. To jeżeli takie programy, jeżeli znajdzie się nauczyciel, który jest to w stanie prowadzić, to fajnie, bo to jest realizowane. Ale myślę niestety, że w większości szkół tego po prostu nie ma. I my tej, jak ja sobie przypomnę czasy mojej edukacji finansowej, to ja ze szkoły, z liceum, ze studiów nie wyniosłem absolutnie nic. Absolutnie nic. I to mówię, jeżeli mówimy o wiedzy finansowej. I wiesz, i to jest straszne, tak? Bo wchodzimy później na, my jesteśmy takim mięsem armatnim, które jest później rzucane na rynek, gdzie po prostu pływają rekiny finansowe i wiedzą doskonale, i ćwiczą techniki, i znają się, jak tych klientów po prostu tam wyłowić, wiesz, przycisnąć i wycisnąć tak jak cytrynę, tak? No, ja wierzę, że ta działalność, którą robię, to jest coś, co pomaga przynajmniej części tych osób poruszać się trochę sprawniej po tym rynku. Uwierzyć, że mogą rozmawiać jak równy z równym z doradcą finansowym, który siedzi po drugiej stronie tego bankowego i bankowej lady, powiedzmy. To z jednej strony. A z drugiej strony pytałeś, no, czy ja mam jakieś pomysły na to, jak to robić. Dzisiaj nie mam, ale powiem tak, że jednym z moich celów, takich długoterminowych, jest to, żeby jakiś program edukacji, tylko nie podstawowej, nie dla dzieci podstawowych, tylko raczej dla osób, które są na studiach i szykują się do wejścia na rynek pracy, żeby dla nich przygotować taki program edukacyjny. Wiesz, ja już swoje kursy też opracowuję, jeden z takich kursów jest dostępny. Także generalnie gdzieś tam się to dzieje. Tylko problemem jest, jak to skalować. To znaczy, jak to zrobić w taki sposób, żeby była kadra, która takie, wiesz, szkolenia jest w stanie przeprowadzać. Nie? To nie jest projekt, który ja ogarnę w pojedynkę na pewno.